Dom maklerski X-Trade Brokers zadebiutował na warszawskim parkiecie. Cena sprzedaży została ustalona na 11,50 zł za akcję, co oznacza łączną wartość przeprowadzonej oferty publicznej na poziomie 190 milionów złotych i kapitalizację samego XTB na poziomie około 1,350 milionów złotych. XTB powstało w 2004 roku i jest firmą rdzennie polską. XTB w 2004 roku zaczynało jako startup, potem rozwijaliśmy się, naszym inwestorem został Enterprise Investors, no i teraz naturalnym krokiem jest to, żeby być spółką publiczną. Jesteśmy spółką polską, chcemy być notowani tutaj w Warszawie. No, jesteśmy firmą fintechową, no i myślę, że fajnie, że firmy fintechowe, które sprzedają nowoczesną technologię i wysoko zaawansowane usługi finansowe, nie wiem, są tutaj tworzone, wykorzystują potencjał tego kraju. W biznesowe DNA spółki wpisana jest jednak ekspansja na rynki zagraniczne. To właśnie tam, za granicą, spółka generuje aż 70% swoich przychodów. Zostałem wtedy zatrudniony, żeby rozpocząć międzynarodową ekspansję firmy. W tamtych czasach firma była niewielka. Zajmowaliśmy ułamek powierzchni, którą zajmujemy dziś. Wtedy nasza działalność opierała się na bardzo prostym handlu. Zatrudnialiśmy 35 osób i byliśmy bardzo skoncentrowani, żeby zawalczyć o udziały w rynku. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Poświęciliśmy wiele sił i nakładów na rozwój naszej własnej technologii, przez co staliśmy się niezależni od innych źródeł. Dzięki temu też możemy świadczyć rozwinięte usługi. Od razu z tyłu głowy miałem to, żeby ta spółka była spółką globalną, europejską przynajmniej. No takie miałem ambicje, nie chciałem być tylko, żeby to była spółka polska. No i zaczęliśmy to rozwijać. No i wydaje nam się, że jesteśmy na tyle skuteczni, że możemy konkurować z największymi firmami tego typu na świecie. My nie jesteśmy firmą małą, jeżeli chodzi o ten biznes, nie tylko na Polsce, ale również na całym świecie. Myślę, że jesteśmy wśród pewnie 5-10 największych firm na świecie tego typu. Pod względem struktury XTB to ciągle młoda i dynamiczna firma, ale bez kompleksów. Jeżeli miałbym porównać to, co zastałem w 2007 roku i to, co jest teraz w 2016, to widać ogromną różnicę. Mamy 400 pracowników na całym świecie. Firma jest dziś gdzieś pomiędzy dynamicznym startupem a korporacją, więc mamy możliwość podejmowania zdecydowanych decyzji. Ale też mamy już taki rozmiar, że nie mamy się czego wstydzić ani przed czym chować. Możemy walczyć z największymi o rynek. Mamy ogromne szanse. A co w najbliższej przyszłości będzie ważne dla spółki? Chcemy się maksymalnie skoncentrować na optymalizacji naszej działalności tutaj w Europie, poprawieniu jakości serwisu, sprzedaży, marketingu. Rozwijamy bardzo mocno technologię i naszą część instytucjonalną, żeby sprzedawać technologię i liquidity dla innych banków, brokerów, którzy chcą ten biznes robić. No i jak gdyby taką naszą opcją call, takim naszym kierunkiem strategicznym jest Ameryka Południowa. Liczymy, że regulacje tam się jak najszybciej pojawią i tak jak w Turcji udało nam się rok wcześniej przed regulacjami na ten rynek wejść, że uda nam się to powtórzyć również tam za oceanem.